imię Brygida Gryz. Urodziłam się 26 września 1936 roku w Białej Piskiej. Potem zamieszkałam wraz z rodzicami i dziadkami w małej wioseczce o nazwie Danowo. Tak, dziadkowie moi mieli na imię August i Amelia, a mamusia Eliza, tata Henryk. Z domu Lędzian. W roku 1943 urodził się mój braciszek. Ja już chodziłam do szkoły, może ukończyłam tylko dwie klasy i było tak niespokojnie. Tak. Było niespokojnie i mamusia właśnie zadecydowała, że wyjedziemy z tej wioski. Ale to było takie, bo tam właściwie nie tylko my, ale dużo osób wyjeżdżało. A że mama miała znajomą w Olsztynie, więc pojechaliśmy do Olsztyna, ale już nie pamiętam czym. W każdym bądź razie braciszek mój był malutki, miał chyba półtora roku, a ja... I tam zamieszkaliśmy u tej pani, już nie pamiętam jaka to była ulica, gdzieś tak przez kilka tygodni. No ale powiedziano nam, że tu będzie transport do Niemiec. Mamusia dowiedziała się, że ten transport nie będzie wyjeżdżał z Olsztyna, ten pociąg, tylko w pobliskich miasteczkach, na przykład Harrisburg, Lisbarku. Więc pojechaliśmy takim dużym samochodem ciężarowym, to znaczy ja, mamusia i braciszek, ale jeszcze dwie rodziny były. Na otwartym było bardzo zimno i przyjechaliśmy do Lidzbarka. W Lidzbarku na dworcu naszym, tutaj w Lidzbarku, wysiedliśmy, było bardzo zimno. A w poczekalni było bardzo dużo wojska niemieckiego i oni właśnie tam siedzieli, rozmawiali, wypijali sobie, jedli, a mój braciszek, jak to malutki był, ciągle podchodził tam i prosił kiełbasę. Mówi, wurst, wurst, bo kiełbasa tak, noch, to znaczy jeszcze chciał. Ja się bardzo denerwowałam, mama też. No i ci żołnierze właśnie powiedzieli nam, żeby nie jechać tym pociągiem, tym transportem, bo już niedługo Rosjanie wejdą i wysadzą ten pociąg, żeby nie jechać. Ja się bardzo denerwowałam, bo rzeczywiście stał na peronie i ludzie wsiadali, wojsko też. I ci wojskowi machali do nas i mówią, wy zostańcie, my musimy. A wy zostańcie. No i mama uległa, że zostanie tutaj. Ja oczywiście deptałam nogami, pamiętam dzisiaj, i chciałam koniecznie jechać. No. I wróciliśmy. Czekaliśmy, a że tatuś miał tutaj swego szefa, który mieszkał na ulicy Warszawskiej, nie wiem po niemiecku jaka to była ulica, i mamusia miała adres właśnie do tego państwa. I poszliśmy tam pieszo oczywiście, bo tu nie było daleko. Weszliśmy, to było wszystko zamknięte, bo ta ludność też z tych poszczególnych bloków też wyjeżdżali. Ale jakoś tam, nie wiem, ktoś nam otworzył, to było na piętrze. I weszliśmy do tego mieszkania. Weszliśmy, to znaczy... Weszliśmy w ten sposób, że tam było zamknięte. Musieliśmy właśnie tam otworzyć, nie wiem, mamusia wytrygiem czy czymś, ale pozwolono nam, bo ci państwo, co mieszkali na dole, pozwolili nam, bo powiedziano nam, że ta pani z dziećmi wyjechała do swoich rodziców i że możemy tam zamieszkać. Było jeszcze wyposażone, bardzo ładne rzeczy. Była taka duża lalka, się zachwycałam tą lalką, widocznie ten pan z Francji przywiózł. Były piękne kołdry, które bałam się po prostu, mamusia też, żeby nie zniszczyć, bo może ta pani wróci.
No ale było tak, że Rosjanie jak weszli, to te kołdry wszystkie zabrane były, bo oni powiedzieli, że muszą konie okryć tymi kołdrami. To my też przeżyliśmy to strasznie, że tak splądrowali to wszystko. Tak, tak. A po tą lalkę to jeszcze może tak przypomnę, byliśmy wyproszeni z tego domu i naprzeciwko mamusia znalazła tego bloku, tam na dole zamieszkaliśmy z innymi rodzinami. No ja się strasznie uparłam, że ja chciałabym iść po tą lalkę. Ona była piękna, taka duża, a wiadomo, że ja nie miałam takich rzeczy. Więc mamusia nie chciała mnie puścić. Powiedziała: dziecko, Brygitko, nie można. Tam są Rosjanie, mogą się skrzywdzić. Nie, ja się uparłam i poszłam jednak po tą lalkę. Tak, i poszłam, oni tak patrzyli na mnie, pamiętam jak dzisiaj. I czto, co ja chcę, prawda? Ja mówię, że pupę. Ja chcę, nie wiedziałam, że, bo jak to powiedzieć. A oni mówią: pupę, nie wiedzieli, co to jest. Więc kazano mi, żebym pokazała. Poszłam do następnego pokoju i pokazuję, że lalka. A dali mi tą lalkę, ja byłam zadowolona i wyszłam z tą lalką. To właśnie to mieszkanie było mojego taty szefa. Znaczy szef był, tak. On był szefem we Francji, oni byli, a żona z dziećmi mieszkała właśnie na Warszawskiej. Tam przybywaliśmy, już nie pamiętam ile, ale dosyć długo. I tam weszli właśnie w tym czasie Rosjanie. Ja jako dziecko wyszłam na podwórko, na ulicę i widziałam, że byli ubrani w białych ubraniach i to byli Rosjanie. No i właśnie tam ludzie właśnie powiedzieli, że oni będą mordować dzieci. I ja strasznie płakałam. No ale właściwie tak nie było. Oni weszli. My schowaliśmy się wszyscy, to znaczy jeszcze było kilka rodzin. Schowaliśmy się do piwnicy i tam pobraliśmy jakieś koce, tam coś, żeby się przykryć. No i tam w piwnicy dosyć długo byliśmy, to znaczy może tydzień. Jeżeli chodzi o jedzenie, więc w piwnicy były zapasy, także otwieraliśmy weki. No i tam spożywaliśmy właśnie. No, nie było tak wesoło, bo Rosjanie powiedzieli nam, że my mamy opuścić ten blok i że mamy się gdzieś udać. Więc byliśmy w takiej rozterce, gdzie tu iść. No i mamusia poszła, szukała drugie lokum. I powiedziano nam, że właśnie na osiedlu, na Zydlągu, że tam są puste budynki i że tam możemy się udać. Więc poszliśmy pieszo. Oczywiście ja z bratem malutkim, on miał 2 latka niecałe. No i mamusia. I rzeczywiście trafiliśmy do takiego domu, który jeszcze obecnie stoi. To była ulica Smolna. Tam też na piętrze było wolne. Więc tam zamieszkaliśmy. Także mamusia potem musiała iść, tam sprzątała gdzieś tam ulicę, prawda, tam były nieboszczyki i jeszcze tam i zwierzęta, wszystko. Więc Rosjanie kazali to wszystko w jeden gdzieś to umieścić. No ja z bratem byłam właśnie w domku. Bardzo się bałam o mamę, czy wróci. No ale mamusia wróciła. Pracowali tam nie tylko mama, ale i inne kobiety były. No i w tym byliśmy dosyć długo, tam mieszkaliśmy na górze. Wiem, że mama tam tak się ubierała, tak jak starsza babcia, bo były gwałty, prawda? Rosjanie wyprowadzali. Pamiętam i nie wiedziałam, dlaczego moja mama tak się otula w jakieś chusty, prawda? No potem jak byłam większa, no to mamusia mi wszystko opowiadała o tym, tak.
To ja byłam jeszcze dzieckiem, to chwała Bogu, nie zaznałam takiego czegoś. Tak, tak jakoś mamusia mi nie bardzo pozwalała wychodzić, ale już później, jak mieszkaliśmy na Zydlągu, to bardzo lubiłam tak chodzić po wszystkich domach, które były już takie zrujnowane. Na ulicy Bartoszyckiej wiem, że kilka domów było takich opuszczonych, więc my jako dzieci tam wchodziłyśmy, grzebałyśmy troszeczkę, to jakieś lalki tam były, to. I tak później na ulicy Poniatowskiego obecnie też były sklepy i też zbombardowane, tylko z Gryszta zostały. To też jako dzieci chodziłyśmy po piwnicach tam i zbierałyśmy różne zabawki. Tak było. Mój dziadek urodził się w Kaszunach. To jest przed Ornetą. Tak. W rodzinie wielodzietnej nazywał się Wolf. Babcia pochodziła z Wieliczkowa. Wolfsdorf. Tak. I miał troje dzieci. Trzech synów na tym. Mój ojciec był średni. I po szkole podstawowej udał się do Ornety i skończył szkołę handlową. I poznał moją mamę, która pochodziła z Zagon. Też koło Lubomina i brali ślub w Lubominie, tak, Arensdorf. I po powrocie już był żonaty, postanowili z dziadkiem wybudować dom na Zydlągu i sklep założył. Dopuścia do wojska na front, zajmował się z mamą tym sklepem, a po w czasie wojny dziadek się przeprowadził z tego domu na spółdzielców już do nas. Dziadek z babcią pomagał mamie prowadzić sklep. Tak. Ojciec zginął w Domatowie na Ukrainie. Służył w wojsku w Wehrmachcie i po prostu niósł to do nas list i trafiła go błędna kula i tak zginął. A my mieliśmy nianie. Pamiętam, jak mama jej dawała parę fenigów i na ciastka prowadziła nas. Paula została zabrana w 45 w marcu. Przeżyła 5 lat w sowchodzie. I potem? Koło Świerdłowska. I opowiadała mi ciężkie przeżycia tam miała. Pochodziła z Franknowa. Pamiętam, że opuszczaliśmy Lidzbark pod gradem kul i na ostatni pociąg Zydlonga na Sankach była ciemna noc styczniowa. I nie zdążyliśmy
pociąg odjechał. Tylko światła zobaczyliśmy. No i dobrze. Wróciliśmy do domu. Bo się okazało, że ten pociąg szedł na zalewo. Na zalew, tak. Zalewo, w zalewie utonął. Tak. I wracaliśmy, to żołnierze radzieccy podpalili Pittsburgh. I to ja na własne oczy widziałam. Tak. Jak płoną. A jeszcze między mostami, jak się na Zydlong idzie, na stadion, to stali żołnierze niemieccy. W takich mundurach na biało, ochronnych. Pierwsze do piwnicy żeśmy się schowali w swoim domu i po prostu były pierwsze zetknięcie z żołnierzami radzieckimi. Ci, co pierwsi szli, to ostrzegali nas, że tyły będą okropne. I po prostu pili, balowali, nas wygoniono z domu, ukryliśmy się u sąsiadki na kartoflach. Troje dzieci małych. Do nas przyszła lekarka radziecka i w tych warunkach kazała nam opuścić. Rok 45 pamiętam jako rok głodu, niepewności. Zwłaszcza, że mamy nie było. Zabrano ją do skubania gęsi i nie wróciła już do nas. Nami, troje dzieci, zaopiekowali się babcia i dziadek. A już tegoż roku obudzono nas kolbami karabinu. To było Wojsko Polskie. Wygnano nas na stadion. Babcia kazała nam się ubrać. Na szyi wisiały buciki zimowe, takie trzewiki. Do wózka, ponieważ mój braciszek nie miał 2 lat, to babcia schowała chleb, który upiekła poprzedniego dnia. Zatrzymaliśmy się. Wtedy ujrzeliśmy szabrowników, którzy wynosili z naszego domu meble i pierzyny, poduszki. Ustawili nas w kolumnę, żołnierze, i oddaliliśmy się 6
kilometrów do wsi Rogóż. Dziadek odwrócił czujność żołnierzy i zatrzymaliśmy się u cioci, która tam mieszkała. W Rogóżu mieszkaliśmy pół roku. Kilkakrotnie dziadek szedł do Lidzbarka i oglądał okazały dom. Na polu znajdował porozrzucane zdjęcia. Po wojnie dziadek się imał różnych zawodów. Lutował garnki i naprawiał dach na kościele. To mu polecił ksiądz Dudecki. Tak. Dziadek był dla nas wszystkim. Po śmierci babci opiekował się nami 6 lat. Opowiadał nam o przygodach na parowozie, gdy jeździł do carskiej Rosji. I po prostu czytał nam książki, bajki. Ja siedziałam na kolanach u dziadka. Także wszechstronnie nami się opiekował. Głodu nie zaznałam za czasów dziadka, bo zawsze był obiad przygotowany. Jak wracaliśmy ze szkoły z bratem i zawsze był gotowy obiad. To się jadło, co się miało. Na przykład zupa z brukwi. Dziadek był dla mnie przykładem pracowitości i niezałamania się. Tak. Do ostatniej chwili. Bardzo wspominam. W książce, która się ukazała, Ludzie i czas, piszę artykuł do tej książki Dziadek, mój bohater. Tak. Mhm. Mieszkaliśmy przez 5 lat patrząc na własny dom. I dopiero udał się do województwa. Był wówczas przewodniczącym Wojewódzkiej Rady Malewski, który pochodził z rodziny Ziętary Malewskiej. I wówczas odzyskaliśmy dom. W szkole mówiliśmy po polsku i na podwórku po polsku i z dziadkiem po niemiecku. I ja za tłumacza za rączkę i tłumacz mi. Jak pani pamięta samo miasto z tego okresu? W czynach pomocy w Warszawie, w czynach społecznych, z liceum oskrabywaliśmy cegłę na Warszawę. Tych budynków naprzeciwko kościoła nie było. Bawiliśmy się w chowanego, czekając na religię. I kartofle gospodyni wystawiała
do ostygnięcia i myśmy te kartofle jedli. Tak. Pamiętam smak tych kartofli. Bo byliśmy głodni. A jak to było z pierwszą pracą? Nakaz pracy był i otrzymałam pracę w Czarnym Krzu. A potem przeszłam do Jedynki. No, dzień dobry Państwu. Nazywam się Regina Stojak-Reluga z domu Zelińska. Urodziłam się w Lidzbarku. Tu mieszkam i chyba tutaj umrę. W każdym razie moi rodzice to Niemcy. Mama pochodziła z Kętrzyna, a ojciec mieszkał w domu z rodzicami w Lidzbarku na ulicy Pionierów 10. Chciałam powiedzieć, że budynek ten po jakimś czasie no był już w takiej ruinie i ja go sprzedałam, bo go odzyskałam po wojnie w 57, ale nie byłam pełnoletnia, to mama się tym zajmowała. I teraz powiem tak, że ja się urodziłam w 42 roku i ja tak naprawdę jako dziecko nie pamiętam całej historii, ale najważniejsze rzeczy to jak dorastaliśmy, to mama nam opowiedziała. I to było w 40. Ojciec już był na froncie, a myśmy dalej mieszkali na Pionierów. I w 44 roku front szedł od strony Jezioran i to było bardzo blisko naszego domu. I zapukał taki oficer rosyjski. Można powiedzieć, że wśród nich też byli ludzie z kulturą, który poprosił moją babcię, czyli matkę mojego ojca, żeby uszyła im z prześcieradeł ochronne takie ubrania, bo to była zima. Wtedy no, babcia się zgodziła, on tam u nas przez parę dni mieszkał. I w tym czasie zapukał ktoś od strony ogrodu. Mój dziadek otworzył i na samo otwarcie dostał nożem w serce. Niestety, stało się to co najgorsze. Babcia rozpaczała, a że była bardzo kulturalną osobą i wykształconą, to ten oficer rosyjski poprosił, żeby mama zagrała marsza żałobnego. I jak mama zaczęła grać, on tak samo to przeżył, no ale temu swojemu żołnierzowi nie mógł nic zrobić. I powiedział do... Nie. I w tym czasie jeszcze przyszli i aresztowali babcię, którą wywieźli gdzieś, moja mama szukała przez Czerwony Krzyż po wojnie, ale nie wie gdzie, mu chyba wywieźli na Sybir i zastrzelili, bo babcia się udzielała w Lidze Kobiet. I ten oficer powiedział do mamy tak, proszę panią, pani tu nie może zostać, bo tu będzie bardzo źle. Ja muszę wyjechać, ja panią nie obronię. Ja złapię pani wóz konny z koniem, na ulicy to wszystko biegało i wyjedźcie do najbliższej wsi. Mama się zgodziła, nie miała wyjścia. Zabrała to, co dla mnie, dla dziecka było potrzebne. Zabrała najpotrzebniejsze rzeczy, papiery, między innymi zdjęcia. Jadąc tym wozem drabiniastym jechała do Tolmik i po drodze naturalnie miała dużo
różnych kontroli, co wiezie na wozie, co tego, i worek ze zdjęciami. Tacy ruscy żołnierze popatrzyli i na śnieg. Popatrzyli, dalej wyrzucali. Moja mama w rozpaczy, jak już minęła ten odcinek drogi, po chwili zatrzymała się i zaczęła zbierać te zdjęcia w tym błocie. To wszystko pozbierała, ile mogła, bo na pewno duża część tam jeszcze gdzieś zginęła. Aha, ja zostałam w tych tolnikach w jakimś gospodarstwie, gdzie było dużo, ukrywało się kobiet z małymi dziećmi. Niektóre dzieci to były już starsze, no ja to miałam 2 latka, to ja nie mogę pamiętać, ale mama mi mówiła, że niektóre dzieci były nauczone, że jak były na podwórku i zobaczyły, że ktoś jedzie czy idzie, to szybko do domu powiedzieć rodzicom. A kobiety wtedy przez okno od strony podwórka i do stodoły. Tak to było. No, powiem krótko. Mamę zabrali na 6 miesięcy na jakieś roboty. A ja zostałam w tym gospodarstwie. Mama nie wiedziała, po 6 miesiącach jak wróciła, czy ja żyję, czy mnie tam już nie ma. Jak mnie zobaczyła, to rozpacz była tak wielka, mówi, że nie mogła się pozbierać. No i co? Po wojnie w 1945 roku, to był maj, mama postanowiła wrócić do swojego domu. Przyjechała z dzieckiem na ręku, z tobołkiem, bo więcej nic nie miała, do swojego domu. A w oknie tego domu siedziała Polka i mówi tak: tu nic nie ma panienego już, tylko jest książeczka do nabożeństwa. Mama znowu w rozpaczy, co tu zrobić, gdzie tu szukać ratunku. Poszła do księdza. Tutaj u nas kiedyś był taki ksiądz Dudecki. On dał mamie pokój. W tej chwili to jest dom pielgrzyma. Na samej górze, na poddaszu. Było zimno. Piec był zepsuty w tym pokoju. Woda zamarzała w wiadrze. A mnie mama w butach i w ubraniach chowała pod pierzynę. I tak ta najgorsza historia się kończy. Jako dziecko ja szybko się nauczyłam polskiego, bo ja chodziłam do przedszkola. Także niemiecki to słyszałam w domu, jak moja mama rozmawiała ze znajomymi. To stąd mnie ten niemiecki dalej pozostał, trochę mogę opowiedzieć też, ale proszę Państwa, w szkole nie powiem, żebym była źle traktowana, ale jak miałam taką znajomą, sąsiadkę z jednego bloku, to jako dzieci, jak żeśmy się bawili, a ona się na mnie zdenerwowała, to mówi, ściągała mnie za długie warkocze, bo ja ty szwabka. No tak było. Ale ze szkoły to nie pamiętam tego. Ja uważam, że w szkole było dobrze, ale w zabawach między dziećmi to różnie bywało. Tak. Lidzbark był bardzo zrujnowany. Proszę panią, tak był zrujnowany, że te wszystkie ulice na Powstańców Warszawy to była sama ruina. I my jako dzieci, to jak żeśmy szli do kościoła, to znaleźliśmy takie przejście między ruinami, żeby było bliżej. To było, no było bardzo zrujnowane. Także to nawet się odbudowało, bo nawet ja mieszkałam później na ulicy Lipowej 20, i obok tego domu, gdzie mieszkam, to był bardzo zrujnowany
Ogromny budynek. Ogromny budynek. Co tam się mieściło, nie wiem. Teraz tam już odbudowali, to tam jeszcze się z PZU, tam to właśnie w tym miejscu to było, nie? Ale tak więcej to nie powiem, bo jako dziecko to ja już tam nigdzie później mama nie puszczała, żeby chodzić między te gruzy, nie? Ale jedno jeszcze pamiętam, na środku ratusza, tego placu, to był piękny koń na takim postumencie, duży, piękny koń. Co się z tym koniem stało, to nie pamiętam. Nazywam się Ewa Kusnowosielska i jestem córką Ireny Hus, oczywiście z domu Brandt, ale prawdziwe imię mojej mamy to Irmgard. Irmgard Brandt urodziła się w małej wsi, właściwie dużej wsi wtedy, bo to były Seeguten, czyli Nowe Guty, nad samym jeziorem Śniardwy. Jej mama, Marie Salomon, pochodziła z bardzo biednej rodziny i moja babcia już jako 12-letnie dziecko musiała iść do ciężkiej pracy tam właśnie we wsi. Gospodarze naprzeciwko ich domu, byli to bardzo zamożni ludzie, przyjmowali właśnie takie dziewczęta do pracy. Dziadek z kolei urodził się w Bilskich, to jest niedaleko, Okartowa, taka wieś, i był takim robotnikiem też najemnym. Poznali się, zamieszkali w domu Salomonów, a potem dziadek pracował w tartaku, czyli w Okartowie, codziennie dochodził 4 km, babcia prowadziła dom. Kiedy wybuchła wojna, dziadek Emil został żołnierzem Wehrmachtu. Babcia została we wsi. Babcia rzadko w ogóle wypowiadała się na tematy wojenne. Tak jak zresztą chyba ludzie, którzy mieszkali i w Gutach, i później tutaj, jak mama zamieszkała w Litzbarku. Wojna przez długi czas była takim tematem tabu. Dom naszych dziadków w Nowych Gutach był na zakręcie, na takim ostrym wirażu, bo tam spędziłam bardzo dużo czasu swojego dzieciństwa, właściwie wszystkie wakacje. Stojąc tam przy płocie, babcia powiedziała, że tu był właśnie stanowisko karabinów maszynowych. Wojska, kiedy zaczęły atakować wojska radzieckie i chciały przejść tutaj, bo z jednej strony była wieś, z drugiej strony było jezioro i tylko droga, więc tam było właśnie to najlepsze stanowisko. Wygoniono ich z tego domu i cała wieś miała się ewakuować. I wieś ruszyła na stację kolejową. Pociąg wiozący tych wszystkich przesiedleńców, wysiedleńców z Nowych Gut i okolic, zatrzymał się w Rogórzu. I w tym dalej już nie jechał, ponieważ Rosjanie byli już w Litzbarku. W Rogórzu czekali już wszyscy gospodarze i każdy z nich miał wskazane nazwisko rodziny, którą ma u siebie zakwaterować. Więc bardzo szybko ci ludzie z tej stacji jakby zostali rozebrani, zawiezieni do tych domów i właśnie mama z babcią i jeszcze, bo było ich czworo rodzeństwa, czyli babcia na takim wózeczku dziecinnym miała tego najmłodszego Wilego i jeszcze był starszy brat i siostra, pojechali tam z tym gospodarzem. W całym Rogórzu i w Knipach znajdowało się bardzo dużo przesiedleńców. Byli to i mężczyźni, i kobiety z dziećmi. I działy się tam naprawdę bardzo dziwne rzeczy. I to już wiem jakby z opowieści
mamy, i ale jakby mama nigdy nie mówiła tego o sobie, tylko tak jakby mówiła to o kimś innym. Bo zdarzało się tak, że oczywiście wraz z przybyciem tych przesiedleńców, wysiedleńców niemieckich pojawiły się bandy, które grasowały tam. Były to najczęściej złożone niestety z przybyszów z tutaj na Prusy Wschodnie, ale w jednej była też autochtonka. Nazywali ją Truda. I ta Truda jeździła z tą bandą i wskazywała, gdzie są takie ładne dziewczyny. I te dziewczyny zabierano od rodziców, oddawano tam do komendantury radzieckiej, wojsk radzieckich, i nigdy te dziewczyny nie wracały stamtąd. A moja mama, żeby ta Truda jej nie znalazła, to chowała się pod ten fortepian. Ten fortepian był taki zasłany taką kapą, takim ciężkim materiałem. I jak tylko szła taka wieść, że banda Trudy jest w okolicy, to właśnie mama chowała się pod ten fortepian, żeby tylko broń Boże jej nie wskazali. Również Loty, żeby nie być jakby wskazana, poszła na ochotnika pędzić bydło. To bydło było zgromadzone najprawdopodobniej gdzieś w PGR-ze Morawa. I tam było, tak różnie podają, ale urosło to w pewnym momencie do 5000 sztuk, prawda? Ale to było tak, że Rosjanie zbierali krowy, świnie, ale najczęściej to krowy, w jedno miejsce z bardzo dużej okolicy i później, i to oni wszystko pędzili na Litwę. I chociaż Loty była w ciąży, to ona poszła z tymi krowami. Ale, jak to się mówi, szczęśliwie uniknęła tej tragedii tych dziewczyn i wróciła. I wróciła później do matki, już po tej całej wędrówce swojej, trudno nazwać to wędrówką, ale po tym gnaniu tego bydła, i później urodziła już tutaj po powrocie do domu. Pojawili się też oczywiście Rosjanie w tych gospodarstwach i mama miała taki ładny zegareczek na ręku, więc postawiono wszystkich pod ścianę do rozstrzelania i wtedy jeden z tych żołnierzy zobaczył ten zegarek. No zerwał ten zegarek i mówił do nich po rosyjsku. Moja babcia oczywiście, jak to się mówi, nic nie rozumiała, a mama naprawdę, nie dlatego, że była moją mamą, ale bardzo szybko uczyła się języków obcych. I na tyle, na ile umiała, to rozmawiała po polsku, po rosyjsku i wtedy ten Rosjanin, ten żołnierz tak troszeczkę nie bardzo wiedział, z kim ma do czynienia. Czy to są Niemcy, czy to są jednak może inna nacja, i właściwie puścił ich za ten zegarek. Babcia wzięła wózek, swoje te dzieciaczki i pieszo z Rogóża, to jest około 120 km, wracała do Nowych Gród. Po drodze znowu trafiła mama pod ścianę razem z babcią. Loty wtedy nie było, bo było dwóch chłopców i ten Hans, Kurt i mama, bo Loty pognała te krowy, i znowu stanęła pod ścianą. No już zegarka nie było. A to te parę miesięcy właśnie w Rogóżu wystarczyło, że mama umiała powiedzieć tym patrolowi temu rosyjskiemu, radzieckiemu, że nie są tutaj jakby wrogami ludu, tylko wracają po prostu do domu. Wracali 2 tygodnie.
Kiedy przyszli, okazało się, że ich dom jest już zajęty, ten taki jakby, w którym mama się urodziła, a była tylko dom Salomonów wolny. Więc to była taka typowa, taka właściwie lepianka, można powiedzieć. Kuchnia, izba paradna i szlafcy, ma taki długi, gdzie stały dwa łóżka. I ten domek babcia zajęła. Mama pojechała kiedyś do Niemiec, razem już wtedy z zespołem, który tutaj działał przy stowarzyszeniu. I jakiś człowiek w obecności paru tysięcy ludzi, to już w Niemczech, słuchajcie, urządził mamie straszną awanturę. Wyzwał ją od najgorszych. Mama nie bardzo wiedziała, o co chodzi. Ale kiedy ten człowiek się tak uspokoił, był bardzo wzburzony, opowiedział, że zna mamę właśnie z knip. Czy mama pamięta takiego konia, którego banda Trudy zachłostała na śmierć? Mama mówi, że tak, pamięta. No to właśnie ty jesteś tą Trudą. Mama mówi, że nie. No jak to, że poznaje? I wtedy on zapytał, a który ty jesteś rocznik? Mama mówi, że 31, czyli wtedy miała około 14 lat, w 45 roku. I ten człowiek tak spojrzał, przeliczył i mówi, no nie, to nie mogłaś być ty, bo tamta miała około 19 lat, była starsza. Ale co najdziwniejsze, że potem mama się rzeczywiście spotkała z tą Trudą, tutaj już w Polsce, w Lidzbarku. I kiedy zapytała ją, dlaczego to robiła, to powiedziała, bo chciałam przeżyć. Wiemy też, że tutaj po wojnie było dużo takich grup, które okradały ludzi, którzy zdecydowali się na wyjazd do Niemiec. Oni byli gromadzeni w koszarach. Sprzedawali wszystko przed wyjazdem do Niemiec, więc gospodarstwo, maszyny, jak to się mówi, wyzbywali się, bo mogli zabrać walizkę, jakieś tam piernaty, czyli pierzyny. I wtedy po prostu, kiedy zbliżał się odjazd, te bandy pojawiały się w tych koszarach i po prostu ograbiały tych ludzi. Oni wyjeżdżali, właściwie nawet nie mieli tych pierzyn, bo rozpruto wszystko. W knipach nauczycielem był, nazywał się Fal. Ten pan zamieszkał, przeżył wojnę, później jego syn też pisał listy i właśnie ten doktor Fal ufundował kamień, który stoi obok kaplicy w Knipach. Są tam pochowani ludzie, których ciała leżały w okolicach Rogóża, Knip, na polach, przy drogach, gdzieś tam przy gospodarstwach. Ten nauczyciel Fal zebrał dzieciaki, które były właśnie tam, w Rogóżu, które chciały mu pomóc, i on z tymi dzieciakami, z tymi dziećmi zwoził, jak tylko jeszcze było troszkę śniegu, to sankami zwoził te ciała. Później czasami trzeba było w pałatkach i tam jest właśnie, zostali oni pochowani. To była taka bezimienna mogiła tuż przy kapliczce w Knipach. Moją ulicą była ulica Lipowa, bardzo charakterystyczna, drzewa, autentycznie lipy. I kiedy chodziliśmy, nawet później, jak uczyłam się już w szkole podstawowej numer 3, to jesienią koło drzew pojawiały się świeczki. I myśmy się zastanawiali, dlaczego? No to kto tam przychodzi i stawia te świeczki?
I dopiero powiedziano nam, że tam był kiedyś cmentarz. Myśmy wtedy też nie wiedzieli, ilu tych mieszkańców zostało z tych rdzennych mieszkańców Lidzbarka. Ale ktoś tam przychodził i te świeczuszki stawiał. I taki mam taki obraz. Idziemy, już za bramą jesteśmy, w stronę rynku i przechodzimy tutaj, gdzie jest dawna, stara, tak my to nazywamy, stara księgarnia. Jest ten jeszcze taki budynek poniemiecki, czyli przedwojenny i zaczynają się te nasze nowe bloki. I pamiętam ten plac, pusty plac, pięknie wyczyszczony do, jak to się mówi, do jednego okruszka. Po jakichś takich schodkach tam się szło i tam były ławy, i tam były targi się odbywały. Miejskie można było kupić, jak to się mówi, i mydło, i powidło, i mięso, i owoce, i warzywa. I tam po prostu później na tym miejscu postawiono te takie bloki, ale to jest takie moje... No, nazywam się Gerard Franciszek Wichowski, rodzice mi dali drugie imię. Urodziłem się 8 stycznia 1951 roku w Lidzbarku Warmińskim. Swoje dzieciństwo spędziłem w miejscowości Piotraszewo, gdzie rodzice moi, znaczy się moja mama i mój tata, gdzie poznali się, może zacznę od tego, że poznali się w miejscowości Plutajny, gdzie po wojnie mama pracowała tam w oborze, a tata przypadkiem się dostał do tego PGR-u, bo wracając jego przeżycia jak młodzieńczych lat, to mając 17-18 lat został zabrany wraz z swoim ojcem z dwoma siostrami do Murmańska, wywieziony do Murmańska. Stamtąd udało mu się uciec z dwoma kolegami za trzecim razem. Dwa razy go złapali, ale za trzecim razem uciekł. Udało mu się, znalazł się w Berlinie. Pod Berlinem tam zaczął pracować u gospodarza, inaczej mówiąc u Bauera. Poznał kobietę, majstrował dzieciaka, wystraszył się i uciekł. Wrócił z powrotem do swojej mamy, która mieszkała w Runowie. I no, gdy poznał mamę, w Plutajnach pracowali razem jeszcze, w tych Plutajnach przed ślubem. I w międzyczasie moja mama szukała swoją mamę, która gdzieś w czasie jak zamieszek wojennych gdzieś tam przepadła, gdzieś zginęła. I dowiedzieli się od przyjaznych ludzi, że jest jakaś kobieta głuchoniema w Kochanówce z niemieckiego, to było Stolzenhagen. No niewiele miesiąc pożyczyli rowery, pojechali tam, no i okazało się, że to jest babcia. Mama, nie? No i zabrali ją do siebie i od tamtej pory była z nami, cały do swojej śmierci. Tyle, co mama kiedyś mówiła do młodzieńczych lat, to ich zmuszali do Hitlerjugend. Do tej młodzieży wspierającej Hitlera, nie? Ale nie wspominało to za bardzo chętnie o tym, bo nie wiem dlaczego, bo mając 18-19 lat już pracowała. Pracowała w PGR-ze. Z ojcem się poznali, tu może bardziej ze strony ojca, to wiem, bo ciocia opowiadała troszeczkę, że oni, ich Rosjanie z Klutaj, tutaj z Rzegot, wszystkich gonili na Dobro Miasto przez las do Dobrego Miasta, w Dobrym Mieście, z Dobrego Miasta do Olsztyna. No i tam ciotka, właśnie dwie siostry, ojciec i ojciec, razem wszyscy byli w więzieniu w Olsztynie. Ale ciotka ta żyjąca w tej chwili, która ma 101,5 roku, i opowiadała właśnie, że ona ją oddzielono, bo ona miała małe dziecko. A słyszała później, jak właśnie ten ojca, dwie siostry, mego ojca i dziadka, mówiąc, zabierali Rosjanie i wywozili na Murmańsk. Bo ojca brat był w tym czasie na wojnie, na Ukrainie, ona była tutaj w ciąży, no i wtedy można było telefonicznie zawrzeć ślub, gdzie sztab jednostki wojskowej na Ukrainie niemieckiej, tutaj urząd miasta czy tam gminy telefonicznie zawierali ślub.
No bo ciocia była w ciąży. Znaczy się, jeżeli chodzi o samą wojnę, to rodzice praktycznie nic nie wspominali. Ewentualnie tyle, co później ojciec opowiadał, pokazał ten bilet do Mołowańska i opowiadał o tym, że jak, w jaki sposób tam uciekał. Jak on próbowali uciekać z kumplami, dopiero jak to mówiłem wcześniej, za trzecim razem, gdzie zabili strażniczkę i udało im się. Znaczy się najbardziej na przykład, jak go jak ich złapali, to ich po prostu tak bili, że tam, jak to się mówi, normalnego ciała nie było na tym, był całkowicie posiniaczony, nie? Ale jak to mówię, sinizna zeszła, myśli przyszły domu z powrotem i próbowali następny raz też ich złapali. No mówię, za trzecim razem to było, nie mieli wyjścia, tylko zabić strażnika i uciekać. No, a że znalazł się w Berlinie, no sam nie opowiada tej drogi, w jaki sposób z Murmańska dostał się, bo piechotą, w każdym razie piechotą, gdzieś tam troszeczkę okazją czy czymś dojechali do Berlina, pod Berlin tam, nie? Tak szczerze mówiąc, bo tak jak obywatele Niemiec opiekowali się moimi dziećmi, to powiedziałem, że ja tam nigdy mieszkał nie będę. Dlatego mieszkam w Rydzorku, powiedziałem, tu jest mój dom, to jest moja ziemia. Dzień dobry, mam na imię Bogdan, nazwisko Grymek. Chciałem opowiedzieć troszeczkę na temat mojej mamy. Moja mama już ma prawie 90 lat i niestety już ta pamięć zrobiła się ulotna. I dlatego może też dzisiaj między innymi nie występuje, no bo maluki już troszeczkę i pewnie by się denerwowała i nie chciałaby rozmawiać. Urodziła się w Szesnie, to jest gdzieś 6 km chyba od Brągowa. Babcia nazywała się Frida Grabski, dziadek Ernst Grabski, który właśnie zginął pod koniec wojny w Warszawie. Babcia opowiadała to, co pamiętam jeszcze, jak to w ogóle było, bo ja się zacząłem interesować tym, no i mówiła mi, że na jedną rodzinę, dwie rodziny przypadał jeden wóz konny. Także obojętnie ile tam dzieci by nie było, a kiedyś to było dużo tych dzieci, też u nas babcia miała czwórkę dzieci. Dziadek zginął, nie było miesiąc chyba czasu, był na wojnie i zginął, no i babcia z tymi dziećmi była sama. I opowiadała właśnie w ten sposób, jak to wyglądało. Wyglądało to między innymi w ten sposób, że na początku stycznia 1945 roku no już dzieci, praktycznie wóz stał konny, jakaś tam rodzina już była, ale tak mało miejsca już na tej było dla tych dzieci. No i po prostu pakowali się wszystko ten, no i tam siostra mojej mamy, Irena, miała wtedy 3 miesiące tylko. No i była sytuacja, dzieciaki już te starsze, wszystkie usiadły na ten wóz. No i babcia mówi, mróz był niesamowicie, bała się o swoje dziecko i mówi, że słuchajcie dzieci, wszystko jedno co się stanie, zostaniemy tutaj. No i mówiła, że właśnie o 4 rano, na drugi dzień, pierwsi zwiadowcy rosyjscy przyjechali na koniu. No i zaszli, bo oni mieszkali blisko szosy, a wtedy było tak, że osoby, które tam, puste domy zostawały, ale żeby było właśnie ten, chodzi o to, żeby razem się trzymać, nie? Bo wiadomo, że zawsze to mniejsze prawdopodobieństwo, że coś się im stanie, jak będą w kupie. No i była ta sytuacja taka, że pierwsi zwiadowcy przyjechali, no i mówili, że front będzie szedł, ale oni tam byli w miarę spokojni. No i już za nimi w ten dzień wkroczyły pierwsze wojska rosyjskie. No i opowiadała babcia, jak to było. On wszystkie te dzieci miała, jeszcze jedna rodzina była w tym domu i ruskie weszli, no to pytali się,
ur, nie? zegarek. Pierwsze co tamtego, no to zabierali, nie, tak, nie to, że tam musieli oddać, tylko po prostu rekwirowali. No i co było, że no tam babci się nic nie stało, bo te dzieciaki miała przy sobie. No i te najgorsi to byli, no, bo ten front cały czas szedł, najgorsi to byli właśnie ci, bo opowiadała mi, ci skośnowcy, to bardzo, bardzo prymitywni byli. To, co śmieszne z tego było, był kran w ścianie z wodą, no to wykręcali i w tej jurcie, czy gdzie oni tam byli, to myśleli, że jak wkręci tam, to będzie miał wodę. No tak bardzo prymitywnie to. Popadnych już zaczęły przechodzić, wojska przechodziły, pytali się coś tamtego, no i do Berlina. Do Berlina ile kilometrów? No i tam mówili, że tam ileś tam kilometrów. Ale zauważyli też, jak się mniej powiedziało, ile kilometrów, no to oni szybciej szli, nie, już nie zachodzili szybciej. To napisali kredą na kartonie Berlin 50 kilometrów. No to jak oni zobaczyli, już przy tej drodze stał napis Berlin kierunek i 50 kilometrów, no to już nie zachodzili do domu. Także właśnie tak. No i z tych takich, no bardziej śmieszno straszny. Była sytuacja taka, babcia opowiadała, bo jak ja mówiłem, ciocia Irena miała 3 miesiące i mieli spirytysowe kuchenki. No i do tych spirytysowych kuchenek to był spirytus skażony. Rozkiepili wszystko, wiadomo. No i była sytuacja taka, przyszła tłumaczka, bo jeszcze babcia opowiadała, że przyszła tłumaczka z ruskim wojskiem, tam trzech czy czterech ich tam było i mówią, że wy macie wodkę, czy tam co oni tam tego. Babcia mówi, że nie, no w żadnym wypadku, no skąd my możemy mieć. Wiem, że wy macie i mówi, jak nam nie dacie, to wy rozstrzelamy was, nie? Babcia mówi, no to szukajcie, nie? No i szukali. I nie znaleźli. I zdenerwowani tacy, no bo oni ciągle pijani tam chodzili, a na głodzie byli może czy coś, no i nie dostali tego, co chcieli. I wyszli. Nie znaleźli. No na drugi dzień przyszła sąsiadka i mówi, wiecie czego oni szukali? Mówi, tego skażonego spirytusu do tej kuchenki spirytusowej, który tego. No i jak był piec, to przy piecu taka jest luka przeważnie była i tam stał, tam litr, czy ile tego spirytusu skażonego, nie? To babcia z tych nerwów otworzyła okno i przez okno wyrzuciła i zbiła ten. No bo by zginęli, gdyby znaleźli i powiedzieli, nim było wytłumaczenia, no. Nie daliście nam i życie by pozbawili, nie? Także to są takie wspomnienia, które mama opowiadała. Z kolei śmiesznych, ruskie, jak mówiłem, ciągle pijani byli, no i rower stał. No i dwóch tych żołnierzy ruskich wzięło ten rower, no ale nie potrafili jeździć. Nie dość, że pijani, na ten rower wsiedli, a tam nie było asfaltu, tylko te kociuby, nie? Te takie bruk. Nie? No to jak tego zawalili się tam, te dzieci lecą, bo tam chyba 6-7 dzieci za nimi, nie? Ze śmiechu nie mogą wytrzymać, no to ruskie. Co, no to bali się, że no to wywrócili się już na ten tam, potłukli się trochę, no to pole orane z boku było, nie? To zamiast na tym, że gdzieś na prostym, no na tym uranem. No na tym uranem jeszcze gorzej, nie? Jeden drugiego pchał, w końcu zdenerwowali się, kopnęli w ten rower i odeszli. No dzieciaki sporo ten rower koło domu przynieśli, tak uratowali, to na ruskie się nie nauczyli jeździć, no.